zamykamy do Makarska. Udajemy się do Dubrownika. Dubrownik na samym dole Chorwacji. Dubrownik, Dubrownik, Dubrownik. Remonty? O kurczaki, jakie tu remonty. Hello, hello. Dobro, dobro. Dobro. No to nie po to te dwie palety były tego. Nie po to dwie palety były właśnie tego, tych płytek, żeby tylko sobie tutaj tarasik zrobić. Nie, nie, nie. Dobra, uwaga, bo mogą być gorące fotele. Ciekawą rzeczą jest na pewno to, że będziemy przejeżdżać przez inne państwo, żeby dojechać do Dubrownika. Śmieszne. Śmieszne, ale prawdziwe. Czyli jedziemy do Dubrownika, czyli do miasta w Chorwacji, a będziemy przejeżdżać przez granicę innego państwa. Nigdy tamtędy nie jechałem. Jestem bardzo właśnie ciekaw, jak to ogólnie wygląda, jak to się przejeżdża. I na pewno wszystko nagramy na tym filmie i udostępnimy, więc warto zostawić łapkę w górę i oglądamy, tak? I oglądamy i subskrybujemy kanał, bo 80% wyświetleń filmów jest od osób, które nie subskrybują kanału, więc zachęcam wszystkich do subskrypcji. Zabieramy jeszcze jedną panią, która chciałaby z nami jechać. O, gdzie ona tam poszła? To nasza pani. Oj, nasza pani coś sprawdza przy aucie. Nie wiem, co ona sprawdza. Dobra. A ja mówię do Maniewskiego, że coś wystaje. Że coś wystaje z tego. No to patrzcie, kamera. Uświadomił mnie. No nic, dzięki za uświadomienie. Wow, powiem wam, że przed chwilą jak jechaliśmy jeszcze tam w ulicą, w górach, byliśmy dużo wyżej. Coś niesamowitego widoki tutaj były. Najprawdopodobniej jest to morska woda, ale nie jestem w 100% pewny. No kurde, wygląda to szałowo. I takie normalnie polskie, zakopane, no to akurat już chorwackie... Jezus, jak to się nazywa? Morskie oko, o! Chorwackie morskie oko. Kurde, ale jak to pięknie było widać z gór, tylko tam za bardzo nie było się gdzie zatrzymać, a jeden parking żeśmy przejechali. No wygląda to czadersko. Ogólnie zatrzymaliśmy się teraz gdzieś przy jakiejś restauracji, tylko po to, żeby właśnie nagrać to. Tam po prawej też jakieś parkingi. I jedziemy w kierunku Dubrownika. Naprawdę trasa mega, bo jedziemy przy morzu, nie jedziemy autostradą. Jest co podziwiać. Wow, patrzcie na to. Kawałek dalej. Kolejny szok. Co, Dorka? Szok w trampkach. No patrz, jak tutaj kozacko to wygląda. Te domy na tych, normalnie ten i taka woda spokojniutka, bo tutaj no taka zatoczka, no niesamowity widok. Jak z bajki normalnie, jak z widokówek gdzieś. No plaży za bardzo nie ma, ale... Kurde. Mieszkanie, balkonik. No patrz, jaki tu jest cisza, spokój. Yeah. No cudownie. Tam budują. No. Kurde, no widoki niesamowite. Z sypialni. Z tarasu. O! Dawaj! Chodź zobaczyć, co się tutaj dzieje. Patrz, kaczka tam płynie. No. Chciałabyś mieć tutaj dom? Chciałabyś tu mieszkać? Aha. Hehe. Na tych skałach? No, ale kozacko, ja pierniczę. Widoki mega. No, byśmy sobie tutaj kajaczek jakiś wzięli, czy taką łódkę i byśmy sobie tu tak pływali, nie? Jachcik? A. Dobra, jedźmy dalej, bo do Dubrownika jeszcze 90 km. Wow, zatrzymaliśmy się u takich
u takich tutaj hurtowników. Oczy. Truskaweczki. Weźmy. To są figi, tak? Nie? O. A to chętnie to? Spróbujemy. Orzechy? Nie. Co to? Orzechy? Badem. Nie, nie, nie. Nie, są jakieś orzechy. Mhm. A to? Figi? Nie, figę, figę. Figa. Ja. Zmiemy jednak figi. Figi. Dobra, weźłaś tego pomidorek już? Jeszcze nie, właśnie. Takie może mniejsze, nie? Bo, no, bo tutaj w ogóle, jak jedziemy drogą, są bardzo dużo upraw, jest bardzo dużo upraw. Widzicie, babcie tutaj sobie, o, tam pomidorki sadzą, tam, widzicie? Właśnie, i ogólnie od razu stojaczek, bazarek i już tam pani waży. Oliwę? Ja? Sorry. Pani chyba nie chciała być kamerowana. Tyle wziąłeś pomidorów? Co pomidoriasz? Dobra. Próbować? Mhm. Co? O, ostra, no. Jest taka gorzka, dobra. Dobra, weźmiemy jedną. Ale rzeczywiście aż pali pogardę. A co to pani ma? To? Co to jest? Wszystko próbować. Alkohol czy nie? Alkohol? Nie, to dla mnie. Zostań tak na język, daj to na język. Da. Taka cytrynówka. Limoncello. Limoncello. Ja. Yeah. A ile to kosztuje? 70. 70. A procent ile? O, nie zna. Nie zna pani, dobra. Ale mocne czy nie mocne? To... Nie. Takie one, to takie nie. Nie, 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 nie jako mocne. Aha. Nie, nie baś jako mocne. Mhm. A co innego? Ojej. Strawberry. A. Z czego? Strawbericy? Strawberry? Nie, strawberry. A, strawberry. Strawberry. Yeah. A, to takie słodkie jest bardzo. Nie, to może być strawberry. Mhm. Owo no alkohol. Dobra, nie mogę, kurde. To bez alkoholu. No alkohol. To ty masz bez alkoholu. A, to bezalkoholowe? No, no alkohol. A, no na alkohol. A to z alkoholem to? To alkohol, mhm. Ja? Likier. Likier, tak. Orange juice. Mhm. Pyszny, bardzo dobry. A? Dobry. Hmm. Jeden dla dziecka weźmiemy. Jeden weźmiemy dla dziecka. Ale nie ma mala, nie ma mala. Nie ma małego? Mogę zostawić, a mi ktoś się napiła. Napije się z tego. Bierzemy tą cytrynówkę czy nie? Nie wiem. Dobra, a co my mamy? Aha, to śmieci. Co my mamy? A, truskawki. Pomidory. Tak, to jest nasze, nie? Nie. No dobra, ma pani tutaj rzeczy. Tą oliwę jeszcze mieliśmy wziąć, tak? Tak, no to jest. Aha. I co, te orzeszki też będziemy mieć? To chyba dostaliśmy. Aha, no dobra, to weźmiemy. A to co to jeszcze? Marmelada. Marmelada. Dżem. Dżem, wiem, no, no, rozumiem. Tak, tak, tak. Strawberry, mandarina, figę. Mhm. To jest Ajwar. No to jedliśmy to gdzieś chyba na tym, na fuercie, czy grill, takie... Grill, grill, tak, 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 do mięsa, mięso, to, mięso, to... Ja. Nie wiem, bierzemy to? A ile to kosztuje? 20? No. Nie? 15 kun. Ja. Dobra, weźmiemy. 10 zł. 10 zł. Owołanie do Macia. Cwikła. Cwikła? Buraki? Ja. Aha, no ale to dziękujemy, to dziękujemy. Dobra, co my mamy? Mamy to i to. Dobra. Nie, ktoś
Nie, dobra. Jaką małą? Aha, że tamtą małą. No to dobra. A to co to jeszcze jest? To? To jest likier oliwa. Likier oliwa? Ja. Ale to jest alkohol? Oliwa. Z alkoholu? Je. Oliwa likier. Oliwa likier? Ja. Oliwa likier. Okej. Wow. Dobre. Takie mocniejsze, bo no, taki bimber. To chyba takie mocniejsze, co? Mocniejsze niż to, czy nie? A to, co to jest? Aha, nie, to duża butla. Ja wiem, tylko że takie strong, mocne. A likiery, no, jako strong. No strong? No strong, jako. A, nie wiem. No nie rozumiem. No dobra, dobra, to co? Tak? Dobra, to weź, a ile to kosztuje? To i to? 25. 25? Nie. To masz 2 razy 6, 12, 15 zł czy coś. Dobra, weźmiemy to i to, po małej. Popróbujemy w domu, czy mocne, czy nie mocne. I w ostateczności, a ten dżem ile? Ten dżem? Mala. O, to drogi. 20. Co taki drogi? Drogo. Dużo. Wielka cena. No nie. No. Nie? Niewielka? Nie. 10 zł. Ale się szarpniemy. Dobra, będziemy mieć zamiast tych, zamiast Snickersów, to będziemy mieć ser truskawkowy. Nie ser, tylko ten. Nie chcesz umyć? Bo umyć. Będziemy jeść, my zaraz. Nie wiem, jak ale. No, umyjemy. Dobra to jest. No nie wiem, czy to jest nasze, czy nie. Nie. Zostawiła kołona. Czarek. Pani umyje nam. Jeszcze truskaweczki tylko. Nie wiem co to, ale jest dobre. Dobra. Okej, liczymy. Co tam się obżera? Co? Dobre? Chyba tam dobrze nam policzę. Bardzo dobra. Ale dobre. O, piesek nawet już się zaprzyjaźnił. Dobra, trzymaj. Dobra, dobra. 245. Yeah. Dobra. Okej. Okay. Jest jakiś tarasik, ale już mi się nie chce wychodzić. Ale widoki... Daj tak w dół troszeczkę. No tu tak, widać wtedy barierkę. O, nieźle, co? W prawo ekran. Nie, już mi się nie chce właśnie, bo tutaj, o, tutaj teraz będzie też fajnie widać. Teraz będzie fajnie widać, można nagrać, nie będziemy się tak co kawałeczek zatrzymywać, ale widoki i miejsce jest mega, co? O, jaki zakręt. No, zakręt duży. A tam może to wino gdzieś tam, nie, to może to winogron? Nie, to nie winogron. Nie wiem, może. Tam jest taki domek. Jakaś uprawa na pewno czegoś. W prawo wysepki, nie? No właśnie. Nie widzę. Jakaś chateczka. Cisza i spokój tam pewnie jest. No na pewno. Ej, a co to taki most jest? Patrz, co to jest grane przed nami? Po prostu, bo
budują dopiero ten most, co? Czy zaraz się przekonamy. Co to jest? No, most budują. Takie kawałki zrobili i będą mnie łączyć. Teraz jesteśmy bardzo blisko tego. No, tak daleko je widzieliśmy, teraz są tutaj te wiatraki. Koparka. Co tu robią? Może drogę na te mosty? Jesteśmy już bardzo blisko granicy z Bośnią i zaraz będziemy właśnie ją przejeżdżać. No tam jakieś to... Mnóstwo upraw tutaj. Właśnie znajdujemy się na granicy z Bośnią i Hercegowiną. Chorwacja, Bośnia, Hercegowina. Przejeżdżamy do Bośni. Przejeżdżamy do Bośni. All Passport. To może tu się ustawimy i damy przedowody. Byliśmy w Bośni i wjeżdżamy znowu do Chorwacji. Śmieszne to jest taki przejazd ten, przez tą Bośnię, żeby dojechać do Zaton, do Dubrownika. No tak, dwa zakręty, trzy górki i znowu już po Bośni. I już po Bośni i znowu jesteśmy, wjeżdżamy do Chorwacji. Ale tereny są przepiękne. No, ten Noim. Tutaj w ogóle te tereny to naprawdę warto zobaczyć. Trasa do Dubrownika to jest jedna z dłuższych tras, jakie jechaliśmy. To jest 100 km. Trasa do Dubrownika jest najdłuższą trasą, jaką jechaliśmy, czyli chodzi o, jeśli o przejechanie 100 km. Że aż zgłodnieliśmy. W ogóle to jeszcze inne rzeczy, to, tamto, siamto. I właśnie teraz jeszcze bierzemy orzeszki, te, które na szczęście sobie kupiliśmy u pani, bo przecież jakbyśmy ich nie kupili, to tak, głodni, spragnieni, sikać się wszystkim chce. Zaraz jeszcze paliwa braknie, ale tereny są niesamowite. Tutaj w stronę Dubrownika, Zaton, nie Zaton, setki małych wysepek. No, coś niesamowitego. Czekajcie, wrócę kamerę. Na kamerze na pewno na telefonie nie będzie tego tak fajnie widać, jak jest w rzeczywistości, ale to jest inny świat. To jest inna Chorwacja niż ta, w której byliśmy przed chwilą, w Makarskiej. Czy nawet całkiem inaczej. Kurde, tu jest jakiś taki spokój. Spokój, jakoś cieplej też, bo jest 27-28 pokazuje, a w Makarskiej było 24, czyli z 3-4 stopnie więcej. No i mówię wam, przyjeżdżajcie pozwiedzać, pojeździć, popatrzeć, bo warto. Truskawki wcinają. Zostawcie te truskawki. Co niektórzy tam się zmieszczą i zjadą. To chyba coś wysypą. No, zaraz zobaczymy. Jak to wygląda. Nie wiem co to.
Wiem. Jeden człowiek na całej plaży sobie leży. Zaraz zakłócimy ten spokój. Ale górka mega ostra. Ale wygląda. Czy byłoby autem? No tu można było zjechać, tylko ja tak nie za bardzo tu chciałem. A tu nawet parking jest. Że spokojnie, widzisz, tam sobie ktoś się przebiera. Coś tam, o, rozbiera. Fajne kamyczki. Tu fajne kamyczki. Idziemy. No, w sumie takie jest sobie. No, tam pójdziemy do końca. Chodź tam do końca, bo tutaj tak niebezpiecznie. Pójdźmy tam do końca. Oj, tu by się można było popalać, nie? Można by sobie było w ciszy i spokoju poleżeć. Dopiernika, miejscu nie ma, po prostu nic. Żadnych budynków, żadnych restauracji. Pusto i tylko plaża. Te barierki są na samym środku. Cóż to za ciekawe miejsce. Cóż to za ciekawe miejsce. Dubrownik nas zaskakuje. Dubrownik nas zaskakuje. Patrzcie na te mury. Tam było wejście? Tam było wejście? My znajdziemy wejście najpierw.